Dzień dobry kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Roxana i dzisiaj posłuchamy sobie najnowszej oliwki Brazil. Chcę być jak oliwka Brazil. So it's another video reaction. Zapraszam was do oglądania, zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli jesteście tutaj nowi. Ja robię sobie taki maraton, więc będą pojawiały się teraz filmy cały czas, wszędzie w zasadzie. Udzielam się też mocno na Instagramie, na moim TikToku, no i na moim kanale lifestyle'owym, na który was zapraszam. Link wam zostawiam na karcie u góry. A teraz już przechodzimy do tej reakcji. I'm ready, let's go! Kilo wzrostu, dużo popalonych mostów. Gdyby nie ci fani, to bym dzisiaj stała na fuj wysokim wieżowcu. Dzięki Smoła, dzięki Wiki, dzięki Mama, dzięki Menago i DJ. Dzięki Zebrawa tyle ich dostałam, a słów nienawiści nie zliczę. Nie jestem produktem jak 4-7. Po prostu bracia otworzyli furtkę. Wchodzę do studia z numerem 1 na czole i szyję to muzę, nim usnę. Nie jestem produktem, po prostu bracia otworzyli furtkę. Niestety jedno łączy się z drugim. Bracia ją w pewien sposób wyprodukowali, ale nie mogę powiedzieć, że oliwka nie ma takiego specyficznego vibe'u, który zawdzięcza tak naprawdę jedynie sobie. I dzięki swojej charyzmie doszła też tutaj, gdzie doszła. Młody Bazyl, ktoś mówi, że dostała całą karierę na tacy. To był tylko zaczyn, gdy staję na wagę, to doliczam ciężary taty. Minimum klasy, a wciąż eskortki to chude szmaty. Nie mam nic do chudych dziewczyn, chyba że lubią to robić dla kasy. Duża dupa, cięty język, wyjebana ego, długie rzęsy. Walczę z sobą, każdy dzień jest lepszy, kocham muzę, fanów to nie dla pieniędzy. Nie lubię wywiadów, bo mam ciężkie wersy, nie zniknę bez śladu, Olis pierwszy. Seks w tym kraju to jebane tabu, bo się wstydzą gały, tak jak Marty Renty. Nie no, ja widziałam ten fragment już, jak zareagował na niego Michał Gała. Jeżeli chodzi o ten fragment, w którym ona wspomina, że nie ma nic do chudych dziewczyn, to słyszałam, że ludzie się trochę spruli, bo w niejednej piosence wspominała, że ma jakiś tam problem do szczupłych lasek. Aczkolwiek teraz wam nie przytoczę, jeżeli tak jest, to dajcie znać w komentarzach, jak znacie jakieś konkretne przykłady. Ja oliwki Brazil na co dzień nie słucham, ja tylko po prostu staram się być na czasie. No ale na pewno jest to dobry materiał dla Multiego. Fashion Week tutaj w markach na bazarku. Czekam znów na Big Maca w białym płaszczu. Wiem, że w domu wali śnieca po kawku. Pod moje zdjęcia bo basku. Jedyny raper, który ma crush ode mnie, to mój chłopak. Proszę nie pytać, czy urodzę syna ci i go wychowam? Muszę się sama wychować najpierw, aferowiczka. Czemu moja płyta zrobi diament? Przecież to był freestyle. Jestem sobą, choć ta droga jest tak wyboista. Jestem sobą, choć ta branża jest tak pojebana. Kurwa. No i tutaj trzeba się z nią zgodzić, że pomimo tego hejtu i tego wszystkiego, co ostatnio na nią spadło, bo wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi, czasami możemy powiedzieć coś źle, czasami po prostu mamy też taki charakter, że mówimy coś prosto z mostu, jak na przykład ja. I to nie zawsze jest pozytywna cecha, to ona wychodzi naprzeciw temu hejtowi i jakby odbija pałeczkę, chociaż no, są tutaj rzeczy, do których można się doczepić, ale już nie bądźmy tacy aż surowi. To wszystko miało być proste. Lecz ból nie znika, kiedy kładę się w pościel. What is that? To wszystko być pro... Mocno się teraz zdziwiłam, aż prawie, że łezka mi poleciała i miałam ciary, bo chyba ona chce pokazać w tej piosence faktycznie całe swoje wnętrze, czyli tą wrażliwość, a jednocześnie to swoje ego, które uważam osobiście, że jest fajne, jest pozytywne, dlatego że gdzieś tam, może nie aż tak, ale mam podobny charakter do oliwki Brazil. Wrażliwość, ale też pewność siebie. Proste, bez tabletek już widzę tylko złe emocje. No do samego wokalu on ma być taki delikatny, ale nie do końca jest to tak idealnie zaśpiewane, moim zdaniem. Wasze zdanie może być odmienne, chociaż tutaj sama gra na emocjach jest bardzo mocna i też te ujęcie w teledysku jest fajne. Jestem człowiekiem tylko, czasem chcemy błyszczeć, chcemy zniknąć, chcę być oliwką. Teraz jest lepiej. To już był koniec, tego się nie spodziewałam, że tak to się zakończy. W zasadzie do samej produkcji nie mam co się doczepić. Osobiście moim zdaniem chodziło tutaj o to, że to właśnie oliwka chce być sobą i chce wam pokazywać siebie,
swoje cechy, swój charakter i to, jaka ona jest. I po prostu tak jak już wcześniej wspominałam, każdy popełnia jakieś błędy, ale może sobie zdać z nich sprawę dopiero po czasie. I taki chyba jest morał tej piosenki. Myślę, że ją dobrze rozumiem, ale jeżeli macie jakąś swoją interpretację, to dajcie mi znać w komentarzu, zostawiajcie łapki w górę, no i wyczekujcie kolejnego filmu na moim kanale. Do zobaczenia, pa!